Szanowni Państwo, witam wszystkich Państwa na konferencji prasowej kandydatów z okręgu numer 1 obejmującego miasto Opole i powiat ziemski opolski do Sejmiku Województwa Opolskiego. Jest z nami zgrana dziesiątka kandydatów z tego okręgu wyborczego numer 1, którzy będą reprezentować Prawo i Sprawiedliwość w najbliższych wyborach 7 kwietnia 2024 roku. Mam nadzieję na utrzymanie stanu posiadania w okręgu numer 1 w Sejmiku Województwa Opolskiego. Wśród kandydatów, proszę Państwa, obecnych tutaj na konferencji prasowej z Państwem są przedstawiciele bardzo różnych środowisk. Osoby wybitne w swoich środowiskach. Na liście mamy, szanując parytety, ale przede wszystkim szanując kobiety. Nie tylko mówimy o szanowaniu i zabezpieczamy ten parytet, ale mamy 5 kobiet. A więc nasza lista składa się z 5 kobiet, 5 mężczyzn do Sejmiku Województwa Opolskiego. Proszę Państwa, na tej liście mamy reprezentantów całego okręgu pierwszego. Nie tylko miasta Opola, ale również innych gmin, w tych 13 gmin, bo w skład okręgu pierwszego wchodzi 13 gmin i Opole, mamy przedstawicieli tych 13 gmin województwa opolskiego czy powiatu opolskiego. Staraliśmy się tak dobierać tą listę, ażeby każdy mieszkaniec powiatu ziemskiego miał również swojego przedstawiciela na tej liście. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jan Róg. Mam 73 lata, mieszkam w Opolu. Od 1973 roku do dnia obecnego mieszkam na terenie właśnie Opola. Dalej jestem jeszcze aktywnym naukowo, ale już na zasadzie godzin zleconych. Teraz chciałem zająć się społeczeństwem lokalnym. Tyle mam do powiedzenia, dziękuję bardzo. Nazywam się Maria Sterniuk, mieszkam w Dobrzeniu Wielkim już od 40 lat. Pochodzę z rodziny chłopskiej, moi rodzice oczywiście doświadczyli II wojnę światową, również moja rodzina doświadczyła Sybir, więc jakby takie wartości kontaktów i życia i historii są mi bardzo, bardzo bliskie. Jest to dla mnie oczywiście ogromny zaszczyt, że mogę po prostu przedstawić siebie jako osobę, która jest w życiu bardzo konsekwentna, pracowita i lojalna. I mam nadzieję, że plany, które sobie postawiłam znowu i to jakby ostatnie może wyzwanie takie dla mnie, że mogę jeszcze coś w życiu zrealizować, mogę pomóc, bo jestem osobą, która naprawdę starała się bardzo dużo pomagać nie tylko zawodowo, ale przede wszystkim też współpracowałam z ludźmi, które potrzebowali takiej mojej pomocy i zawsze, ale zawsze byłam na zawołanie, jak tylko ktoś coś potrzebował. I dzisiaj jestem również gotowa na to, żeby to wezwanie, które stanęło przede mną, żeby po prostu pokazać ludziom, że niezależnie od wieku, niezależnie od pochodzenia, niezależnie od tego, kim jesteśmy, że możemy jeszcze coś wiele zrobić dla siebie i dla ludzi. Więc myślę, że moją pracą i moim zaangażowaniem będę mogła jeszcze wiele, wiele zrobić dla ludzi i dla młodzieży, bo z nimi przede wszystkim chciałabym taki nawiązać kontakt, pokazać im, że naprawdę możemy wiele zrobić, ale musimy ze sobą rozmawiać. Ten przekaz informacji musi po prostu być taki wzajemny.